Jak wyglądają tegoroczne warsztaty animacji, które prowadzisz podczas festiwalu Etiuda i Anima? Jest ponad 30 osób. Mamy tylko 2 dni, także mamy z 9 czy z 10 stanowisk. No i podzieliśmy się na grupy i robimy wszystko w plastelinie, także tło, lalki. Wszystko się animuje pod aparatami cyfrowymi. Niektóre stoją na stole, niektóre na statywach na stole, niektóre już stoją na podłodze. No i tutaj się staramy w jakimś takim szybkim czasie coś stworzyć, się nauczyć, poznać takich pierwszych zasad ABC animacji. Ale widzę, że tutaj wszyscy ruszyli od razu swoje jakieś własne pomysły i budują swój świat. Jak sądzisz, czy można się nauczyć animacji w 2 dni? Ja myślę, że albo się ma do tego dryk, albo nie. Jeżeli myślę, że tutaj większość chciała po prostu spróbować, więc na pewno coś z czegoś się uszczypnie, a co nie oni później z tym zrobią, to już jakby jest ich już indywidualną koleją rzeczy. Także myślę, że fajnie, że mogą tutaj porobić te pierwsze błędy, nie? I to się widzi, że jak to trzeba ustawić, żeby to się wszystko jakby można było obejrzeć, albo że musi być wszystko bardzo dosyć stabilne, ze światłem, z kamerą, także to chyba taki czas właśnie na popełnianie takich podstawowych błędów, żeby później można było coś zrobić samemu. Także takie, no, myślę, że to nie tylko takie liźnięcie jest już wtedy, jeżeli już coś faktycznie musisz pokombinować z historyjką, bo myślę, że oni już tu zaczynają, widzą jak to wszystko jest skomplikowane, jak wiele jest możliwości. Czy miałaś okazję poznać bliżej uczestników? Czy są to osoby już studiujące, czy też dopiero zaczynające swoją przygodę z animacją? Większość próbuje po raz pierwszy. To jest ciekawe. Niektórzy są studenci ASP, niektórzy szkoły filmowej chyba tutaj w Krakowie, ale z plasteliną no, ona nie jest za popularna, także to jakby takie pierwsze styknięcie, bo pewnie no, pierwsze albo drugie, bo wiadomo, że w dzieciństwie każdy się nią bawił, także to jakby znamy i ludzie się nie boją tego, także tego się nie boją. Tworzą swoje fajne figurki i no i coś próbują z tym to poruszyć, ożywić, nadać jakąś do tego, wiesz, ekspresję, właśnie emocje, opowiedzieć coś. Czy lubisz prowadzić tego typu zajęcia, czy często masz okazję pracować w takich grupach warsztatowych? Bardzo lubię prowadzić warsztaty, bo to są, wiesz, takie zawsze pojedyncze, zupełnie każda grupa jest inna, to są zawsze zupełnie nowe sytuacje, gdzie no i ci ludzie przychodzą, bo chcą, oni tu mało tego nie płacą też za to, także to są takie, wiesz, fajna jest energia między, to się czuje, nie? Że to nie jest tak, że ja ich zachęcam, że zmuszam, nie? Że oni są otwarci i chcą popróbować. Jak widać, zainteresowanie warsztatami jest ogromne, ale to tak trochę gryzie mi się z tym, co powiedziałaś wczoraj podczas spotkania, które towarzyszyło przedstawieniu twoich filmów. Wspomniałaś o tym, że jeździsz na wiele festiwali, jednak mało tam jest filmów polskich. Nie wiem dlaczego, ale nie ma jeszcze w szkołach filmowych chyba takiego prężnego wysyłania, że to szkoły organizują, szkoły wysyłają z pomocą studentów również, bo to jest troszkę niewdzięczna robota, trzeba znaleźć ten festiwal, przypilnować deadline'ów, wysłać formularz, wypełnić go, wysłać płytkę, to trochę kosztuje. No i to taka trochę wydaje się niby niewdzięczna robota, bo jesteśmy od artystycznych rzeczy, no ale chyba jest taki cel, żeby to pokazywać, bo z festiwalami jest różnie, no na jeden się dostaniesz, na drugi się nie dostaniesz, gdzieś ci się uda wygrać, więc takie rzeczy, jeżeli chcesz pokazać, a powinno się chcieć, myślę, nie? Bo przecież to jest film, nie robimy tego tylko do szuflady, dla publiczności, więc nie wiem, ja bym zachęcała, żeby pokazywali, żeby wysyłali. Czy jak w Polsce wygląda odbiór twojej twórczości? Bo jesteś na rynku międzynarodowo rozpoznawalna, a co jako twórca jesteś, jak odbierana w Polsce? Wczoraj był pokaz wszystkich moich filmików, nawet tych pierwszych studenckich, których też już dawno nie widziałam, więc chyba nie, chyba, co wiesz, są miłe takie spotkania, pokazy. Również, nie wiem, byłam w tym roku w Białymstoku, tam jest też taki prężny dom kultury, też był tam pokaz wszystkich moich filmów, także gdzieś one się tam odbywają, gdzieś się to odbija, Esterhazy
był w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu na festiwalu, także one gdzieś tam krążą. Czy tobie jako twórcy brakuje czegoś w polskiej scenie animacji? Czy brakuje ci właśnie tej promocji filmów, czy jakiegoś większej obecności animacji w telewizji, czy w kinach? Ja nie mam telewizora nawet w Niemczech, także ja nie wiem, jak to wygląda. Swego czasu, to było w 2006 roku dla TVP Kultury, był jeszcze ten projekt, że się robiło krótkie filmy, nie? Krótkie animacje i tam ja też miałam zaszczyt zrobić śniadanie, dwuminutówkę taką. No teraz pewnie nie, oni nie mają pieniędzy i szkoda oczywiście, bo to w ogóle jest, to był ewenement. Nie ma tego w ogóle nigdzie więcej w Europie, nie? Że coś takiego. I jak ja mówię to na świecie, że zrobiłam film dla polskiej telewizji, to wszyscy są zdumieni. Nie, że to tak bardzo działa, że no, nikt tego nie praktykuje, jakby nie ma na to nigdy pieniędzy albo nawet takiego pomysłu. Nie, także oczywiście fajnie, żeby coś takiego powstawało, żeby studenci wiedzieli, po co pracują, że te filmy można już zobaczyć, ale teraz też jest YouTube, nie, także są artyści, którzy najpierw startują, robią premierę, tak jak Muto na przykład, nie, ze swoim filmem Blue i teraz następnym. Oni najpierw pokazują to na YouTubie, oni mają jakąś olbrzymią, milionową publiczność. Także coś się zaczyna, myślę, zmieniać w ogóle. Nie? Że raz, że jest taka dostępna, że każdy ma w domu komputer czy aparat cyfrowy, że może to spróbować samemu zrobić. Także ja myślę, że ja też nie będę przy następnych jakichś swoich rzeczach je tak chować, te animacje, nie? Że tylko na festiwale, że one są po prostu już bardziej w takich, po prostu w internecie do pokazywania, nie? Także myślę, że to jest taka szansa, no. Nie ma co liczyć na kina, że tam coś się zmieni, bo raptem będą oprócz festiwali jakieś możliwości pokazania przed dużym filmem. Myślę, że to jest no, dosyć trudne, albo już no, dosyć trudne do przeprowadzenia. Myślę, że internet taką jest dla nas szansą.